się coś naprawdę fajnego. Tylko dojście jest niezbyt ciekawe. Będzie grubo, będzie grubo. Tylko muszę się dostać do środka. Niezauważony oczywiście. O kurde, coś mi się wydaje, że to będzie perełka. Na samym wejściu całkiem fajny mebelek. Kiedyś też miałem taki wózek. Mleczak to był, czy jakoś tak go nazwano. Co tutaj jest? O, obrazki ładne. Tworzą niesamowitą atmosferę. I toaleta obok. Ładna waza. Tutaj również wiele innych przedmiotów, ale już pochowanych. Czyżby ktoś planował się stąd przeprowadzić? Ciężko powiedzieć. Piwnica. Jakaś ciekawa skrzynia. A w skrzyni, o kurde, porcelana, kryształ. Jakieś winka. Sprzęt do mielenia mięsa. I bardzo dużo rozpałki. Idziemy do góry, tylko gdzie jest wejście? Czy tutaj, czy tu są jakieś drzwi? Jest wejście. Bardzo mnie to cieszy. Kurde, tu się już zawaliło. Niedobrze. Liczyłem, że tu będzie dobrze zachowane wszystko, ale myliłem się. Część już runęła. Tu ktoś sobie jakieś zioła hodował. Czyżby tu można było przejść dalej? Tak. O kurde. Tylko ta podłoga jest niepewna. Ale widok. Zobaczcie tą szafę. No, teraz to już mi się podoba. Zegar zatrzymał się za 10:12. Zobaczcie, obrazy nietknięte od bardzo, bardzo dawna. Co mamy na tej szafie? Bardzo dużo różnych przedmiotów,
między innymi łabędź. W środku również zostało całe wyposażenie. Szkliwo, porcelana. Ciekawe, czy tu coś jest. Tak jest. Zobaczcie, portfele. Kolejny portfel. Śmiem sądzić, że wszystko już jest przeczepane. Tutaj się zapadła podłoga całkowicie. Trzeba uważać, gdzie się kładzie stopę. Ale bardzo mnie interesuje ta komutka. Chciałbym jednak tam zajrzeć. Myślę, że nie spadnę na dół. O kurde. Niezła kolekcja. Przed nami ktoś tam mieszka. Lepiej, żeby mnie nie widział. Szuflady wypełnione. Nie widzę nic konkretnego, ale widać, że wszystko pozostało po starych właścicielach. Kuferek. Teraz muszę delikatnie przejść do kolejnego pomieszczenia, bo widzę, że tam jest również bardzo ciekawie. O kurde. Zamkniemy tutaj. Tutaj kolejne obrazki. Nawet Jan Paweł II. I mamy kalendarz. 1996 rok. Zobaczcie, jaki szmat czasu. To widać, że pani była również w Afryce. Być może pomagała. Jest to na pewno osoba wierząca. Być może jeździła na jakieś misje, które miały służyć pomóc tym najbiedniejszym. Kurde, widziałem, że dom jest dość spory, a w zasadzie już go przeszliśmy całego. Ale tak jak myślałem, naprawdę prawdziwa kapsuła czasu. Coraz rzadziej spotykam takie miejsca. Tym razem okazuje się, że w Luksemburgu też można znaleźć takie ładne miejsca. Zobaczcie, taki obrazek 3D. Tutaj na Kastnik. Szuflada. Wypełniona nićmi. Tutaj już nic nie ma. Ale powiem wam, że wchodząc tu, nie spodziewałem się, że zostanie tyle rzeczy. Trzeba teraz dobrze nastąpić. Żeby nie spaść razem z tym wszystkim. Ciekawe, co znajduje się w szufladach. Puszki puste. Tutaj też jakieś dokumenty. Ale tu mamy jakąś ciekawą puszkę. Ale pusta. Jest bardzo lekka, czyli pusta.
portfel. Nie wiem, co to jest. Jakaś gazetka luksemburska. A na strych chyba się już nie dostaniemy. Nie sądzę, żeby szło tam wejść normalnie. O kurde. Prawie spadło. Dom popada w coraz większą ruinę. Wszystko już praktycznie przegniło. Niebawem cała ta szafa runie pod własnym ciężarem. To jest pewne, to jest tylko kwestia czasu. Szkoda, bo to pomieszczenie akurat jest naprawdę fajne. Bo tu jeszcze mamy jakąś ładną różyczkę. Co to jest? Nie wiem. Łabądek. Pusty w środku. Idziemy na dół. Musimy znowu przejść przez ten zawalony sufit. Nie widać już tutaj nic konkretnego. Wszędzie byliśmy. Tu też byliśmy. Czyli w zasadzie chyba obeszliśmy wszystko. Tutaj chyba jest garaż jeszcze. Kolejne miejsce, które odwiedziłem w Luksemburgu, okazało się być naprawdę ciekawym. Mimo to, że jest tak już zniszczone, to i tak warto było tutaj przyjechać i zobaczyć to wszystko. Tutaj nie wiem, co jest, jakieś wejście osobne. Tutaj mamy półkę wypełnioną jakimiś napojami, winami. No. Ale dobra, myślę, że w tym miejscu mogę zakończyć już eksplorację. Mam nadzieję, że mój kolejny film Wam się podobał i będziecie częściej wpadać na mój kanał. A teraz żegnam się już z Wami i do zobaczenia za tydzień w piątek lub w niedzielę. Trzymajcie się!